dyskusję, bo to można, może nastąpić pewna refleksja, pewna, coś przemyśleć, spojrzeć inaczej, to jest zawsze wartością dodaną, ale jak widzę i bardzo Ukraina i Moskwa. Jakość tej krytyki, no to mam krytyki, mów do cholery, krytyki. Jaruzelskiemu i Kiszczakowi stopni generalskich. Powracamy do tej sprawy, która nie została definitywnie rozwiązana po roku 89. Tak jest, wracamy do sprawy. Tutaj przypomnijmy, że już były minister obrony narodowej, pan minister Antoni Macierewicz, pracował nad taką ustawą. Później pojawiła się informacja w przestrzeni publicznej, że tej ustawy nie będzie. Wywołało to ogromne zdziwienie i krytykę. No i teraz cieszę się, że jednak pan minister Dworczyk zapowiedział, że ustawa regulująca tę kwestię jednak będzie. Jest to potrzebne, bo skoro przywracamy niepodległość i atrybuty niepodległości państwa polskiego, no to trzeba przyjąć wyraźną moralną i polityczną przedłużę okres PRL od niepodległej Rzeczypospolitej. I z tego punktu widzenia to jest oczywiście dobre działanie. A przypomnijmy, że przecież ich właściciel miał przecież poważne zarzuty, ponieważ był sądzony za udział w związku z dwojnym charakterze przestępczym. To jest bardzo poważna kwalifikacja. No chodzi tutaj o wydarzenie z grudnia 1970 roku. Ale też myślę, że wiemy, że tam był który doprowadził do dziesiątek ofiar, tysięcy ludzi aresztowanych. Ochrona dobrego imienia Polski, co wydaje się być bardzo taką, która dla większości obywateli tego kraju legalnego znaczenia właściwie nie ma. Jest to raczej taki poletko, na którym jakiś polityk, historyk, jest to jakiś rodzaj obsesji, taki stosy obsesji, które charakteryzuje obecną polską klasę polityczną. Z drugiej strony mamy realny, po prostu taki fundamentalny, ekonomiczny materiał obytowy do prywatyzacji. Nie zostanie sprawiedliwość głęboka, która się w Polsce dzieje od 30 lat, właśnie z powodu nierozwiązanych kwestii prywatyzacji, sprawiedliwie abstrakcyjnie obrony i dobrego imienia Polski, cokolwiek by to miało znaczyć. Rezygnujemy z bardzo realnego rozwiązania, bardzo realnego, po prostu uderzającego w najsłabszych obywateli tego kraju problemu, no to dla mnie to jest oczywiste. To powinniśmy raczej dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Radiu Maria i gorąco pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Dobrego dnia. Z panem Bogiem rozmawialiśmy w aktualności dnia z panem doktorem Janem Marią Jackowskim, historykiem, senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie Karol Gat się uśmiecha, słysząc to właśnie, ale z drugiej strony my jesteśmy jednak przez te siebie niekomicznie wystawiali jako naród, który neguje Holokaust, bo sam jest współprawcą Holokaustu, czyli zbrodni niemieckiej. Uśmiecham się, bo można rzeczywiście poprawiać coś w nieskończoność w zależności od woli politycznej. Ja się zgadzam z doktorem Włosiem co do tego, że tą ustawę, kwestię w ogóle reprywatyzacji trzeba rozwiązać, trzeba tutaj, to są wieloletnie zaniedbania, ten dramat tych najsłabszych jest bezsporny. To słyszymy co jakiś czas na komisji weryfikacyjnej, jak chociażby ostatnio jest wstrząsające. Problem tylko w tym, że rzeczywiście, jeżeli tak przedstawimy problem materialną, kwestię tego dramatu, kwota abstrakcyjna, ochrona dobrego imienia, to rzeczywiście tutaj jest wynik dość jasny. Problem w tym, że w mojej ocenie, gdyby tego nie zrobiono, przynajmniej nie wstrzymano, nie przeczekano, nie odłożono do szuflady, to reperkusje międzynarodowe mogą być takie, że i tak uniemożliwi się ich wprowadzenie, że nastąpi taki zmasowany, nawet nie tylko atak medialny, ale również pewne działania Stanów Zjednoczonych, które będą wspierać rządy żydowskie tutaj w tym, że i tak to w końcu uniemożliwi, bo oczywiście trzecia RP w legendarium wielopatologicznego prekursorem w ogóle była transformacja, czy pseudo-transformacja gospodarcza pod rządami Leszka Balcerowicza i tutaj to była w ogóle była przyczyna dużej nierównowagi, wielu problemów, wielu losów. Więc ja mam nadzieję, że na ołtarzu tego nie złoży się tej kwestii reprywatyzacji, ale jeżeli teraz tego się nie zrobi, no to być może to jest jakiś zabieg taktyczny, żeby zmniejszyć napięcia, bo mam nadzieję, że do tego się wchodzi, jeżeli nie chcemy unikać jakichś wielkich burz politycznych, mówił w rozmowie z tygodnikiem sieci i wicemarszałkiem.
No właśnie, i to już kończyło do jego ust, to pokazuje, że tak naprawdę wydaje się, że możemy zapomnieć o dużych rywalach. Tak samo tego powodem było sama wymiana, którą ale mam wrażenie, że czy mam nadzieję, że nie pokazuje się na słowo, ale winni dzikiej reprywatyzacji, winni tych dramatów, no czy winni nie miała Amerykosz czy innych afer, no zostaną skazani, poniosą konsekwencje. Rafał Woś. Cóż mogę powiedzieć, no, ta wypowiedź pokazuje, że właśnie przygotowujemy się do kampanii wyborczej w tym kierunku, że zaoferuje Polakom jakiś rodzaj takiego bardzo abstrakcyjnego mówienia o tłumie, o honorze, no nie wiem, jakie tam jeszcze słowa padały, a te właśnie te podstawowe problemy z rozwiązaniem nie zostaną. No przyznają panowie, że to jest jednak tak, że nie 10 sekund do końca. Ale tekst został dostarczony, żeby nie wydarzyło się to coś, na co wielu ludzi czekało. No i nie widzę jakby powodu, żeby tego pretekstu bronić. Bardzo dziękuję za dzisiejszą debatę. Dnia debatowali publicyści Rafał Woś z tygodnika Polityka i Karol Gaz z portalu Rzeczy.pl. Dziękuję panu za wątpliwość. Dziękuję. To była debata Dnia w Polskim Radiu 24. Powtórka program. Wysłuchaliśmy fragmentu z aktualności dnia, który prowadził ojciec Piotr Detlaff. Nasze spotkanie dobiega końca, zatem życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Na ten czas niech nas błogosławi, strzeże, zachowa w zdrowiu duszy i ciała wszechmogący Bóg, ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Żegna się z Państwem ojciec Benedykt. Słuchają Państwo Radia Maria. Jest trzecia. Uważa, że porozumienie zawarte między ministrem zdrowia a lekarzami rezydentami faworyzuje tylko jedną grupę zawodową. Więc się pytamy, czy tylko będziemy wynagradzać kolegów lekarzy? Witamy Państwa bardzo ciepło, bardzo serdecznie tą nocną porą i zachęcamy do pozostania razem z Radiem Maria. Drodzy radiosłuchacze, co czeka nas w ciągu najbliższych kilku godzin, już za chwileczkę powtórzenie wczorajszej porannej katechezy. O 15:30 czytać, aby być mądrym. O godzinie 15:00 aktualności dnia, a po nich kilka minut po 15:00 godzinki ku czci niepokalanie poczętej Najświętszej Marii Panny. Życzymy wszystkim dobrego zbioru. Które mają wpływ na wysokość płac, są nie do zaakcentowania. Niewłaściwą jest sytuacja, w której blokujemy pielęgniarkę, specjalistkę, osobę, która samodzielnie wykonuje zawód na poziomie równym opiekunowi medycznemu. No tak nie może być. Miałam nadzieję na konstruktywny dialog, zrozumienie ze strony ministerstwa. Jeśli tego zrozumienia nie osiągniemy, to będzie sytuacja, że znów pielęgniarki od protestu do protestu będą walczyły o swoje widać, tylko w ten sposób coś można uzyskać w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Pielęgniarki zwracają uwagę, że według danych GUS ich płace są na najniższym poziomie w grupie specjalistów. Związkowcy domagają się, aby pielęgniarka z wyższym wykształceniem i specjalizacją zarabiała dwie średnie krajowe brutto. Na pielęgniarka wchodząca do zawodu półtorej średniej krajowej brutto. Najpierw były emocje, a później burza oklasków. Górale z Zębu, rodzinnej miejscowości Kamila Stocha, dopingowali polskich skoczków w specjalnej strefie Kibica na stoku narciarskim. Przynieśli ze sobą biało-czerwone flagi i szaliki, a po skokach naszej reprezentacji... Radio kończy teraz, proszę Państwa, nie ma co tu wyć, nie ma co tu śpiewać. Mamy medal, Polska wygrała medal, trzeba się cieszyć, że Polska wygrała medal, że jest medal, trzeba się cieszyć. Alleluja i do przodu. Boże, że jest ten medal, no naprawdę. O Jezu. W wyższym stopniu stanęli Norwegowie, drugie miejsce zdobyli Niemcy. W ciągu 2 tygodni ma trafić pod obrady rządu projekt nowelizacji ustawy pozwalający na odebranie stopnia generalskiego Wojciechowi Jaruzelskiemu. Powiedziała o tym rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Projekt ustawy w ciągu 2 tygodni trafi na posiedzenie rządu. Najprawdopodobniej w tym tygodniu, w czwartek, stanie się przedmiotem obrad Komitetu Stałego. Przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obronnym przewiduje możliwość pozbawiania stopnia oficerskiego lub podoficerskiego, również pośmiertnie, osób, które z racji wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej, oraz żołnierzy rezerwy, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego albo pełnili służbę w komunistycznych organach bezpieczeństwa państwa.
Europoseł Janusz Korwin-Mikke zamierza kandydować w wyborach na prezydenta Warszawy. Jak dotąd dwa razy ubiegał się o fotel prezydenta stolicy. W Sejmie wyjaśnił, że do trzech razy sztuka. Ja, jak wiadomo, za 10 dni przestaję być wreszcie europosłem. Zrobię sobie rok przerwy, potem mam nadzieję, będzie nowy parlament, który będzie rozsądniejszy niż obecny. Zapewne będę kandydował na prezydenta Warszawy z tej okazji, co już nieraz robiłem. Mam nadzieję, że z większym powodzeniem. Janusz Korwin-Mikke jest założycielem kilku ugrupowań. Kilka razy startował też w wyborach na prezydenta Polski. Ryzyko zachorowań na raka może być zależne od stężenia arsenu we krwi. To odkrycie szczecińskich naukowców. Wyniki badań opublikowali w ubiegłym miesiącu, teraz chcą je opatentować. Z badań naukowców ze środka badawczego Leeds Gin i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wynika, że im wyższy poziom tego pierwiastka, tym większe ryzyko zachorowania. Metodę badania obecności pierwiastka we krwi opracował doktorant Wojciech Marciniak z zespołu profesora Jana Rubińskiego. Naukowcy przebadali około 1500 kobiet. Obserwacja trwała ponad 3 lata. Jak się okazało, 1100 z nich, które chorowały na raka, miało podwyższony poziom arsenu w organizmie. Nie zachorowały natomiast kobiety, u których stężenie było mniejsze niż 0,6 mg na litr krwi. Jak dowodzą naukowcy, to także proszę Państwa, na raka. Także od tego pierwiastka. Stężenie pioseneczki, kończ te pioseneczki z Krakowa, weź. Produktów spożywczych. Większe stężenie pierwiastka jest m.in. w ryżu, owocach morza czy morskich rybach. Dieta więc może mieć wpływ na zmianę jego poziomu w organizmie. Joanna Gralka, Radio Szczecin. Prze, widzisz, gdzie jest ten rak, a gdzie go nie ma? Arsen, czy co? Zachmurzenie małe. W Bieszczadach oraz na Podhalu opady śniegu. Temperatura od -2 stopni na wschodzie do +3 na zachodzie. Drodzy Państwo, zapraszamy teraz do wysłuchania powtórzenia wczorajszej porannej katechezy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 3. Powtórka programu. Rządy pieniądza. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam do naszego programu. Dziś będziemy rozmawiali o gospodarce, o finansach, a może też zboczymy na inny temat. Zobaczymy, jak to będzie. Męskie grono dziś w studiu Polskiego Radia 24. Artur Bartoszewicz, Koła Główna Handlowa. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Łukasz Kozłowski, pracodawca RP. Dzień dobry. I Paweł Pelc, radca prawny. Dzień dobry, witam Pana i Państwa. Dzień dobry. Panowie, tak przed programem zdradzę troszkę takiej kuchni. Zastanawialiśmy się, co może zainteresować naszych słuchaczy, jeśli chodzi o gospodarkę. I powiem tak, no, gospodarka gospodarką, ale sprawy polityczne, dyplomacja. Czy to się wszystko przełoży na nasze finanse? Nawiązuje do ostatniego weekendu, do wypowiedzi premiera, do reakcji Izraela. Mało gospodarczy temat, ale jednak mimo wszystko chyba to się jakoś przełoży, czy nie? No tutaj ciężko jest oderwać aspektów gospodarczych, relacji międzynarodowych od tych właśnie związanych z polityką, z kształtowaniem szeroko wizerunku danego państwa, czy też możliwości zawierania różnego rodzaju koalicji na rzecz realizacji wspólnych interesów. Szczególnie wówczas, kiedy takie państwo jak nasze funkcjonuje w szerszej organizacji międzynarodowej Unii Europejskiej, a tym samym jest uzależniona w tworzeniu ram gospodarczych od wspólnych decyzji, no ale te wspólne decyzje również biorą pod uwagę oczekiwania partnerów międzynarodowych i tutaj dotykamy dwóch takich bardzo istotnych partnerów z punktu widzenia Unii Europejskiej, czyli Stanów Zjednoczonych i Izraela, bo przypomnijmy sobie, jak mieliśmy taki okres przygotowania do Unii Europejskiej przed rokiem 2004, to nawet w środkach przedakcesyjnych, kiedy mogliśmy zakupować poszczególne dobra i usługi, to jednym z obszarów wskazywanych, dopuszczonych do pochodzenia towarów właśnie poza strefą Unii Europejskiej był Izrael, czyli jak widać, że wyraźnie ten kraj jest powiązany gospodarczo interesami z Unią Europejską, a tym samym wskazywany jako taki bliski partner. I teraz wszelkiego rodzaju zakłócenia polityczne, one po pierwsze bardzo źle oddziaływują na takie medialne przekazy, a tym samym kształtowanie świadomości co do decyzji, które może nie od razu będą istotnie oddziaływały na polską gospodarkę, ale w przyszłości mogą jednak mieć swoje reperkusje, w tym
na przykład w obszarze, gdzie będziemy próbowali bronić swojego interesu przed na przykład działaniami niekorzystnymi dla nas Rosji, czy też osłabianych, osłabną nam relacje jakieś wewnętrzne europejskie, a tym samym będziemy musieli bronić swojego znowu interesu w relacje z swoimi partnerami. Szukanie wewnętrznych i zewnętrznych partnerów byłoby niezwykle istotne. Izrael może nie jest znacznym takim partnerem handlowym w Polsce dla Polski, bo tutaj jest udział w bilansie handlowym naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mały, ale Izrael to jest podmiot w wymiaru takiego globalnego, kształtujący niezwykle istotne ruchy inwestycyjne, funduszy inwestycyjnych, banków, czy też w ogóle transferu zaawansowanych technologii. I to jest kraj oparty, to jest kraj bardzo hermetyczny i ciężej do niego się wchodzi w wymiarze takich relacji handlowych, ale on bardzo silnie oddziaływuje, broniąc swojej gospodarki, na zjawiska gospodarcze ujawniane w poszczególnych państwach, więc może okazać się, że takim w czystym bilansie handlowym my nie zauważymy tego zjawiska, jakim jest pogorszenie relacji z Izraelem, ale jeżeli popatrzymy w dłuższej perspektywie na skalę na przykład inwestycji, bądź też transferów pieniężnych, a to jest niezwykle istotne w okresie, który nas czeka, czyli w roku 2020, kiedy okaże się, że będzie mniejsze transfery z funduszy unijnych, a te transfery Drodzy Państwo, otwieramy katechizm Kościoła katolickiego, by rozważać zagadnienia dotyczące sensu modlitwy chrześcijańskiej, modlitwy w życiu chrześcijanina, modlitwy, która jest częścią naszego życia, która, jak mówił święty Jan Paweł II, bardzo często zresztą mówił, nie może być czymś obcym, jakimś obcym ciałem w naszym organizmie, ale musi być integralną częścią tego naszego organizmu. Organizm oczywiście w sensie dużo szerszym organizmu, jako całości człowieka, całości osoby ludzkiej. I drodzy, rozważamy, rozmyślamy od kilku już kateches właśnie o modlitwie, czym ta modlitwa jest, jakie jest jej znaczenie, w jaki sposób tę modlitwę przeżywać. No i wreszcie, skąd ta modlitwa pochodzi, gdzie jest jej źródło? Mówiliśmy o Biblii, o źródłach modlitwy, mówiliśmy o tych momentach, tych miejscach w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, gdzie znajdują się te pierwsze modlitwy, czyli pierwsze rozmowy z Bogiem, poprzednio katechezy o psalmach, jako szczególnej formie naszej modlitwy, szczególnej formie, która do dzisiaj jest praktykowana bardzo często w czasie Eucharystii. Mamy ten moment psalmu responsoryjnego, to jest nasza modlitwa psalmem pomiędzy czytaniami, no ale też przecież brewiarz kapłański, czyli liturgia godzin, czyli liturgia, którą cały lud Boży może zanosić, tak mówimy potocznie, brewiarz kapłański, to nie jest modlitwa zarezerwowana i wyłącznie przeznaczona dla księży, dla diakonów, dla osób konsekrowanych, ale dla całego ludu Bożego. I dalej, mówimy teraz o modlitwie Jezusa Chrystusa, czyli ten Nowy Testament. Podnosiliśmy już temat tych przykładów modlitwy Pana Jezusa, a jest ich bardzo wiele. Zwróciliśmy uwagę na modlitwę arcykapłańską. To jest ta modlitwa przepiękna, pokazująca ogromne zjednoczenie z Bogiem. Też różne pytania, które
rodziły się różne lęki, działania w sferze dyplomacji, tak, też nie mamy do czynienia obecnie, oczywiście nie wpadły bezpośrednio na nasze relacje handlowe, ale to buduje pewien klimat, który jest w oddziaływaniu właśnie jako też bardziej długofalowym, oczywiście odbija się na przykład na kwestii relacji naszych, także jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne, w tym kontekście słowa. I właśnie dzisiaj chcielibyśmy się interes naszego kraju. Uczy nas ważne jest modlitwy w katechizmie Kościoła katolickiego. Tej polityki ten temat rozpoczyna punkt 2607. Jeżeli macie Państwo przed sobą katechizm Kościoła katolickiego, może warto otworzyć na tym właśnie punkcie, żeby jeszcze szerzej ten temat zgłębić. I tutaj już pierwsze słowa zwracają naszą uwagę na gest modlitwy Jezusa Chrystusa. Czytamy tak, gdy Jezus się modlił, już wówczas uczy nas modlitwy. Gdy Jezus się modli, już wówczas uczy nas modlitwy. I tutaj moglibyśmy zakończyć katechezę. Gospodarki Izraela, i tutaj wszystko jest praktycznie zawarte. Ale weźmy pod uwagę również oddziaływanie samego Izraela który on nam daje, na funkcjonowanie to jest zarazem nauka, no, bardzo silne lekcja, relacje szkoła, bardzo silne też relacje, modlitwy, no bo któż oddziaływania bardziej, na Rosję, ale pozostałe bardziej efektywnie i owocnie nauczy nas modlitwy, stali, jeśli nie zakładnicy Pan Jezus. Historii w swoją modlitwą daje nam przykład modlitwy a tym samym i uczy nas na wszelkiego rodzaju tej modlitwy. To jest najlepsza dla nas lekcja, to jest to tylko lepszej lekcji wiele już nie będziemy. Pozostałych Europy. To tylko pokazuje, jak nieduży kraj, powierzchniowo, ale też liczebnie ludnościowo, w Jezusie Chrystusie z punktu widzenia całej globalnej gospodarki, wszystko. Jeśli patrzymy na PKB, i dalej będziemy sobie rozważali o tym, decyzyjnie, w jaki sposób ta może okazać się, że przebiega, to nie jest tak, do kogo jest zwrócona i tak dalej. To są już poszczególne, właśnie między konkretne gospodarką a gospodarką wyjaśnienia. Izraelską. Natomiast, drodzy Państwo, musimy sobie po nam to pierwsze zdanie bardzo mocno dzisiaj w sercu zapisać. I zgadzam się, gdy Jezus się modli, już wówczas uczy nas modlitwy. Dlaczego to zdanie jest tak ważne? Ponieważ to jest też doskonały przykład dla nas. A z jednej strony my uczymy się modlitwy od Jezusa, od samego Jezusa, kiedy próbujemy naśladować Jezusa Chrystusa. Uczymy modlitwy oficjalnie mocno nie będziemy o tym mówić, jak wytworzymy to wszystko taki łagodny wygląda. W taki sposób to wszystko ustalania relacji, to możemy pojawi się mówić tysiące słów następne pokolenia i one innym już nie będą o modlitwie. Możemy ich zachęcać, możemy głosić katechezy, kazania o modlitwie, o potrzebie modlitwy, o wartości modlitwy, ale nic nie zastąpi tego przykładu modlitwy, bo to też trzeba przyjąć pod uwagę. To nie jest tylko proste rozwiązanie wymiarze, kto ma rację w wymiarze historii. Tutaj znowu przychodzi na myśl przykład świętego Jana Pawła II, jego modlitwy. Kilka takich bardzo wyrazistych sytuacji z jego życia możemy niwelowania czy te modlitwę możliwości rozwojowe. Chodzi o modlitwę właśnie psalmami w czasie jego wizyty w Polsce na Wawelu, to jest kiedy był czas przeznaczony na widzę na przykład w tej relacji, która dzisiaj się ujawniła, liturgią godzin dla Ojca Świętego. I to też wszystko pokazywała nie tylko telewizja, relacjonowała telewizja. Państw, kilkanaście minut, czy ponad 20 minut modlitwy w zupełnej ciszy, modlitwy jako zderzenie Ojca Świętego. Dyplomatyczne, że ktoś coś powiedział, właśnie to jest jedno, ale widzenie, dlaczego konfesji świętego się określone pytania, że pojawią się określeni ludzie zadający określone pytania, no daje też po zweryfikowaniu podstawy do uznania, że dzieje tak się bardzo coś konkretne więcej, nie jest tylko takie przypadkowe w Bogu, następstwo wypowiedzi, które setki aparatów fotograficznych, odebranego kamer. Coś szerszego. Było tylko słychać dźwięk globalnym flash, dźwięk tych tak, no, trochę mnie urządzeń. Panie Arturze, bo natomiast mówi Pan o takim, wokół ogromna cisza i skupienie. I jeśli się spotyka młody przedsiębiorca, na Jana Pawła II, modlitwa skierowana z prezesem Boga, to jeden z Izraela. To tej nie niesamowitej modlitwy. A drugi, który też przychodzi na myśl, to przykład modlitwy z ostatniego Wielkiego Piątku świętego Jana Pawła II, kiedy stał przed krzyżem.
kiedy ten krzyż trzymał w swoich dłoniach, rozmawiał o finansach, o gospodarce, chociaż ten, ta pierwsza część tak troszeczkę do twarzy zboczyła na temat ukrzyżowanego, ale krzyżu Jezusa Chrystusa, ja kiedy wpatrywał się w niego tak bardzo mocno, sam plany kapitałowe nie podzielono losu otwartych funduszy emerytalnych, tak zapewnia rząd, a teraz to zjednoczenie z Bogiem zawsze będą również przez taki prywatne. I też kamera, jedna, druga, też relacja bezpośrednia, a Jan Paweł II, jakby nieobecny w innym świecie, skupiony tylko i wyłącznie na Panu Bogu. To przykład takiego odzwierciedlenia modlitwy, przy układu modlitwy Jezusowej, tak, przez konkretne osoby, tutaj świętego Jana Pawła II. Panie Pawle, czy zrzucamy pieniądze i skok na kasę?